spotykamy się tutaj w dniu, kiedy zostało przekazany sprzęt hydrauliczny firmy Lucas dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepienniku Biskupim. Koszt tego dofinansowania to około 76 tysięcy. Na pewno poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, jak i podniesie profesjonalizm w akcjach ratowniczych naszych strażaków. W imieniu całego zarządu Ochotniczej Straży oraz wszystkich druhów, jak i mieszkańców naszej gminy, a zwłaszcza miejscowości Rzepienni Biskupi, chcieliśmy bardzo podziękować panu posłowi Norbertowi Kaczmarczykowi za wsparcie tego przedsięwzięcia. Jest między nami, między strażą, między też mną jako radnym i strażakami, dobra, zbudowana relacja od lat, co właśnie widać w dzisiejszym dniu. Sprzęt dociera do nowego auta, które do nas przyszło. Także panie pośle, bardzo serdecznie dziękujemy. Liczymy na dalsze wsparcie, bo właśnie takie małe jednostki jak my potrzebujemy tego wsparcia, gdyż jest nam niezbędne do ratowania ludzkiego życia. Chciałbym w tym miejscu podziękować za to, co robicie na co dzień, czyli bronicie życia i zdrowia obywateli. Do tego wszystkiego potrzebne wam jest zabezpieczenie, potrzebny wam jest sprzęt, który pozwala wam reagować bardzo szybko. 76 tysięcy, Fundusz Sprawiedliwości, OSP, Rzepiennik Biskupi, skuteczna współpraca, bo dzisiaj widzimy efekt tej współpracy. Jest sprzęt, który będzie wam służył, który będzie służył obywatelom. Natomiast trzeba przypomnieć, że przez wiele miesięcy zabiegaliście o te środki, jeździliście do Warszawy, jeździliście do mojego biura poselskiego, rozmawialiśmy o tym i finalnie minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro podjął decyzję, że środki z Funduszu Sprawiedliwości lądują w Rzepienniku Biskupim i te pieniądze rzeczywiście przyczynią się do bezpieczeństwa całej gminy. Mamy to zestaw Lucasa składający się z pompy hydraulicznej, mamy nożyce i wąż, urządzenie, które pozwala, jeżeli ktoś jest uwięziony, do wycinania szyby za pomocą tej piłki, do rozbijania szyby. Korzystając z okazji, chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia z nadchodzących świąt Bożego Narodzenia dla pana posła, dla wszystkich parlamentarzystów, dla całego zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepienniku Biskupich, dla wszystkich druhów, dla całych mieszkańców oraz całej gminy. Dużo zdrowia, przede wszystkim spokoju, odpoczynku w gronie najbliższych i błogosławieństwa Bożego w nadchodzącym 2024 roku. Na nadchodzące święta Bożego Narodzenia chciałbym życzyć wszystkim mieszkańcom gminy Rzepiennik Strzyżewski wszystkiego najlepszego, zdrowych, błogosławionych świąt, spokoju w gronie najbliższych oraz dla strażaków jak najmniej wyjazdów, bezpieczeństwa i tego, co możemy wspólnie zrobić, czyli budowania jedności, budowania współpracy, budowania społeczeństwa obywatelskiego i tego wszystkiego życzę również na nowy rok, byśmy w bezpieczeństwie, byśmy w poszanowaniu godności drugiego człowieka mogli razem współpracować i cieszyć się życiem, cieszyć się społeczeństwem obywatelskim, cieszyć się przede wszystkim sobą nawzajem i z uśmiechem budować tak samo jednostkę OSP Rzepiennik Biskupi, jak i całą wspólnotę gminy Rzepiennik Strzyżewski.